Młodzieżowa Rada Miejska zmieniła częściowo swój skład. Kilkoro jej członków pojechało na studia i konieczne było uzupełnienie. To niezwykle sympatyczne ciało doradcze prezydenta działa już od niemal roku. Trudno o lepszy moment na podsumowania. Zdaniem młodych radnych najważniejszym osiągnięciem jest to, że podejmowane przez nich stanowiska i uchwały są traktowane poważnie. Członkowie tego gremium nieraz już udowodnili, że są ludźmi odpowiedzialnymi. Dokładnie 11 miesięcy temu stałem tutaj i powiedziałem te słowa: nic o nas bez nas. Czyli miałem na myśli wtedy to, żeby każda decyzja, która dotyczy młodzieży w naszym mieście, była z nami konsultowana. Ustępujący przewodniczący Piotr Wasilewski wymienił osiągnięcia, z których młodzi ludzie są szczególnie dumni. Akcja 6 grudnia. Ankieta dla Suwalskiego Ośrodka Kultury, konkurs wiedzy o samorządzie, turniej bowlingowy, współorganizowaliśmy bieg historyczny, konkurs na najlepszy cytat nauczyciela, komnata chwały na naszym fanpage'u, współpraca z kołem naukowym młodych ekonomistów i finansistów, ustawa o młodzieżowych radach w Europarlamencie, współpraca z Suwalską Radą Seniorów, spacer po dawnych Suwałkach, szkolenia komputerowe, prelekcje o autyzmie razem ze szkołą Bajko, wykłady historyczne, prezentacja Pawła Siedleckiego, dzisiaj tutaj obecnego, i myślę, że to też był taki przykład tego, tak naprawdę tej naszej roli, gdzie na właśnie podczas naszej sesji Paweł się wypowiedział i przedstawił te swoje pomysły, i jak widać, te pomysły są realizowane. Suwalska Rada została też dostrzeżona przez środki masowego przekazu i mieszkańców. To może też dlatego, kiedy byłem niedawno w przychodni, pani pielęgniarka powiedziała: o, to ten pan z internetu, to pan dobrze działa, i mimo tego, że się tak naprawdę nie znaliśmy. To było naprawdę bardzo miłe. Za każdym razem ten uśmiech przechodzących ludzi na ulicy, czy zwykłe słowa podziękowania, to naprawdę dużo znaczyło i mobilizowało do działania. Podczas wrześniowej sesji Młodzieżowej Rady Miasta w Suwałkach odbyło się ślubowanie nowych radnych. Wybrano też nowego przewodniczącego. Został nim Piotr Staszkiewicz z pierwszego liceum ogólnokształcącego. Ustępujący Piotr Wasilewski reprezentował będzie młodzież naszego województwa w Radzie Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej, działającej przy ministrze edukacji narodowej. Młodzi radni na ostatnim posiedzeniu uhonorowali też 41 osób, nadając im tytuł Przyjaciela Suwalskiej Młodzieży. W tym licznym gronie znaleźli się m.in. Czesław Frankiewicz, pełnomocnik organizacji pozarządowych Agnieszka Szyszko oraz Wojciech Zoni, który był nieformalnym opiekunem Rady, kierownik biura prezydenta Kamil Sznel i Justyna Toczyłowska, główna inicjatorka Młodzieżowej Rady Suwałk. Dość długo pracowaliśmy nad tym, aby Młodzieżowa Rada powstała. Widzę też znajome twarze, które też współpracowały z nami i też budowały tak jakby podwaliny do Młodzieżowej Rady Miasta. I bardzo serdecznie Wam gratuluję jeszcze raz, tak jak ostatnio gratulowałam, i mam nadzieję, że będziecie pracować dalej owocnie i będziecie zarażać tą chęcią do pracy, taką świeżością i tą aktywnością innych też z innych szkół. Młodym sekundowali też rajcowie z Rady Miejskiej: Irena Schabieńska, Anna Ruszewska, Wojciech Pająk i Zbigniew Demezer. Sporo działo się też w kwestii zacieśniania więzów międzypokoleniowych, dlatego w wyróżnionym gronie nie mogło zabraknąć przewodniczącego Rady Seniorów Marii Lauryn. Do grona wyróżnionych dołączyli też dyrektor SOK, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Marta Wiszniewska oraz nauczyciel drugiego LO Jarosław Schabieński, który zauważył ogromny potencjał wśród naszej młodzieży i podrzucił pomysł przygotowania dla nich warsztatów z przywództwa, które jego zdaniem wspomogłyby ich rozwój. Honorowy tytuł otrzymał też ksiądz Stanisław Wysocki, działacz Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. A w sposób szczególny chciałbym podkreślić, że jesteście nadzieją niezwykłą naszego już świętego Jana Pawła II. To on o was, o młodych ludziach powiedział, że wy jesteście nadzieją i Kościoła, i jesteście nadzieją naszego polskiego narodu.